Cześć kochani, witam Was na kanale Eko Kreatywna. No i dzisiaj witam Was w nowym studiu. Mam całkowicie nowo urządzoną tutaj połowę studia. Pokażę Wam przebitki, jak to wygląda teraz, bo będzie tak dużo bardziej jednokolorowo, powiedzmy. Będzie to, myślę, stanowiło dużo lepsze tło do filmów, do stylizacji tutaj. Także zobaczycie zaraz, co tam ponagrywałam dla Was w związku z tym, to tutaj z boku też, czego tutaj nie widzicie w kamerze, ale w każdym razie mam nadzieję, że będzie się Wam podobać efekt. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii. Dajcie znać koniecznie, czy jest Waszym zdaniem lepiej. Zdecydowanie głównie chodziło mi o to, żeby wyrównać tutaj kolorystykę, tak żeby stylizacje były dobrze widoczne, no bo wcześniej ten pokój nie służył docelowo jako studio, teraz dopiero tak naprawdę zmienia całkowicie już swoje przeznaczenie. No i zaraz Wam pokażę przebitki. Tutaj jeszcze a propos tła, to jeszcze tutaj będą zmiany. Tutaj będzie taka też jednokolorowa makrama, która będzie zdobiła całe to, nie będzie już tych elementów dodatkowych na razie, ponieważ ściana jest jeszcze nieprzygotowana, no to muszą być takie elementy, ale myślę, że to będzie wyglądać docelowo jeszcze fajniej niż teraz. Także zobaczcie sobie tam przebitki. No i oczywiście zachęcam Was do polubienia filmiku i do zasubskrybowania kanału. Dzisiaj będzie dużo atrakcji po relacji właśnie tutaj z urządzania. Będzie też relacja ze wspaniałego zabiegu, który wczoraj miałam przyjemność wypróbować w salonie Kataluna. Naprawdę cudowne. Zobaczycie zaraz. Wszystko opowiem, jak to wyglądało. W każdym razie wpływa ten zabieg na samopoczucie, na zdrowie. I oczywiście połączony jest też z zabiegami pielęgnacyjnymi, więc po prostu jestem cała w skowronkach od wczoraj, bo naprawdę efekty są odczuwalne niesamowicie. Dobra, słuchajcie, tymczasem lecimy dalej. Będzie też oczywiście hol lumpeksowy później, no i przebitki z ogrodu, bo jest tak niesamowicie pięknie i sielankowo na zewnątrz, że musiałam Wam to pokazać po prostu. Także przechodzimy już do tych relacji. No i później się widzimy właśnie w holu i wmierzymy. A są naprawdę mega perełki, więc zapraszam na dalszy ciąg. Ta kanapa jest super, bo rozkłada się na normalne spanie. Zobaczcie. Można zrobić tak. Tutaj w ogóle są schowane nóżki. Fajny patent. Jest na Allegro kupiona ona. Tu są normalnie nóżki, które się wyjmuje. O! I tą część się rozkłada normalnie na spanie. Takie prawie podwójne, bo jest ponad metr tego spania, więc od biedy dwie osoby przez jedną noc prześpią, prawda? Zależy oczywiście od rozmiaru tych osób, ale generalnie fajne, bo taki welur. Bardzo mi się spodobał ten pomysł właśnie takiego niewielkiego, ale jednak siedzenia w razie, gdyby goście zechcieli przyjechać. Fajnie to wygląda, fajne manuszki, takie teraz modne w stylu tym takim lat 60. No i tutaj ten sam dokładnie, który mam tutaj, ale jest nowy, bo jest za mało miejsca, mimo tych dwóch tutaj, że tak powiem, upchniętych rzeczy, a tu jest nowa szafka, bo tamtą, która była tam, właśnie dałam, tam jest odrobinę mniejsza i niższa, więc tam trochę chyba lepiej się sprawdzi, a tutaj z tej strony i tak jest w porządku, jak chodzi o, tam jeszcze jest upchnięty mebelek, taki właśnie w kształcie pod skosy, ale on nie przeszkadza. No i tak wygląda to. Ale super, super tu jest nastrój. Aż mi się chce tu posiedzieć trochę. Patrzcie. Trochę ciemno, nic nie widać praktycznie, ale ale widać pokój. Jak uwielbiam te LEDy, są superowe. Kupiłam je do sklepu, ale się nie sprawdziły, ponieważ są bardzo ciężkie. Trzeba by je montować na śruby, a tu je można po prostu zawiesić i położyć na podłodze. Ta-dam. Jak się Wam podoba, kochani? Ale patrzcie na to, jak super jest wieczorem. To jest ekstra.
Cześć kochani, witam się z Wami spod Kataluny. Dzisiaj idę na specjalny zabieg. Będzie to taka czakroterapia specjalnymi lampami, z zabiegami dodatkowymi na włosy i twarz. Także zobaczymy, jak to jest. Tutaj widzicie, jak mam robione zabiegi właśnie na twarz. Włosy już są zawinięte z maskami, z różnymi odżywkami. Delikatny masaż. No i teraz będziemy szli właśnie na ten zabieg. Leżenie pod kryształami, które mają oddziaływać na cały organizm, na jego zharmonizowanie, zdrowie. Widzicie, tutaj jest tężnia solankowa, więc również oddychamy bardzo fajnym powietrzem. Tutaj widać znowu te kształty. Tutaj patrzycie na dżunglę. Gabinet jest bardzo relaksująco urządzony, że tak powiem. Są różne tam olejki zapachowe, również do tej tężni się wrzuca olejek. No i naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemne to. Słuchajcie, te kryształy, są to szlifowane kryształy górskie, które przepuszczają kolory światła, żeby zharmonizować całe ciało. Jest to oparte na filozofii jogi, na teorii czakramów, czyli takich centrów energii, które mamy właśnie zharmonizować, żeby czuć się i być zdrowym. Dlatego na przykład działa to na różne nasze schorzenia, jak ma to działanie antydepresyjne, uzdrawiające, uspokaja właśnie, harmonizuje całe ciało, dodaje energii i naprawdę uwierzcie mi, że dodaje, bo efekt był praktycznie natychmiastowy, jak wyszłam z tego gabinetu. Też przyspiesza gojenie ran, działa na stawy, na różne zwyrodnienia, także naprawdę działanie jest bardzo szerokie. Niestety tutaj nie udało mi się, bo muzyka była w tyle, musiałam wyciąć, ale uwierzcie mi, że właśnie mówiłam o tym, jak wspaniale się czuję, jaką mam odżywioną skórę. No i to widać, bo aż sam uśmiech się cisnął po prostu na usta. Uff, słuchajcie, cudowna rzecz. Bardzo, bardzo Wam polecam wypróbować takie zabiegi i idziemy. Ale, patrzcie na efekty. Ale wyglądasz bosko. I czuję się bosko. Te kryształy, ta fryzura, ta buzia. Dziękuję. Dziękuję również. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Polecam zabieg. Zapraszam. Kotki, zwierzęta, drugie miauczy. Wisiu, pokaż się widzom. Jaki masz piękny brzuszek, pokaż, no pokaż. Oj tak. Piękny masz brzuszek. O tak, cudownie. Tak, właśnie dzisiaj. Taka jest właśnie pogoda, jak Rysiek pokazuje. Tutaj troszeczkę jeszcze nie posprzątane, bo dopiero w trakcie. Ach. Cudowna jest wiosna. Cieszycie się też z wiosny? Ja strasznie. No i tak wyglądało to wszystko. Relacje z ogrodu zobaczycie później, a teraz przechodzimy już do hola lumpeksowego. Naprawdę kupiłam w babskim raju superowe perełki. Zobaczycie relacje na mediach małych, bo dzisiaj już jest długi film i nie wstawiam już tych przebitek zmierzenia, ale będzie właśnie na Instagramie, na Facebooku, na TikToku relacja ze sklepu samego, więc zapraszam Was. Oczywiście wszystko jest podane w opisie filmiku. Najpierw pokażę Wam dwie pary spodni superowych. Jedne są te, które mam na sobie. Kocham taki rodzaj spodni, luźnych tutaj właśnie. Z bawełny to są spodnie. I naprawdę mam już takie kremowe. I obydwie te pary będą moimi chyba ulubionymi spodniami, bo nie wiem dlaczego, ale w takich spodniach czuję się najlepiej. One są nie dość, że wygodne,
One są też takie właśnie stylowe teraz w tych, nawet może w modnych trendach, no bo wszystkie szerokie spodnie są teraz w modnych trendach, to nie jest żadna nowość. Natomiast bardzo dobrze się po prostu czuję w tym kroju spodni, właśnie takich trochę tutaj baggy. I w ogóle generalnie pamiętajmy, że elegancja to nie jest noszenie wszystkiego, co jest obcisłe, tylko noszenie czegoś, co podkreśla sylwetkę, ale też jest na tyle luźne, że wyglądamy w tym i czujemy się w tym komfortowo. Wtedy elegancja jakby bardziej z nas emanuje. Także myślę, że to jest taka dobra rada. Nic na siłę, nie wciskać, nie wyglądać jakby się miało eksplodować zaraz, tylko właśnie ten luz daje też poczucie elegancji. Więc ja się czuję elegancko w tych spodniach. No a jak wyglądam, to dajcie wyznać, bo to bardziej obiektywnie mnie postrzegacie w tym. Drugie spodnie są super. I wiecie co, wyjątkowo te spodnie Wam pokażę w stylizacji właśnie w przebitce z filmu, bo one są na mnie za duże, więc tutaj jakby reprezentacyjnie Wam ich bardzo nie pokażę, ale są piękne, niesamowicie uszyte. Słuchajcie, Synthesis jest taka marka. Może się uda ją tu sfokusować. I super jest ten materiał. Piękny beżowy kolor. W ogóle to są takie naprawdę spodnie, widać, że premium. Już Wam też powiem, jaki jest. Można prać wręcznie. Ręcznie, nie wręcznie. 61% lnu, 16% wiskozy, 20% poliamidu. Bardzo czuć ten len. Widać też naprawdę, że jest to super jakościowy materiał. Mają świetny krój. Jednocześnie luźny, ale też taki klasycznie elegancki. To są naprawdę piękne, piękne spodnie. Wydaje mi się, że to jest rozmiar L. Tak to wygląda. Na mnie są dość sporo za duże. Powiem Wam, że L-ka... Tutaj jest napisane... Że ja myślę, że to jest taka 40-42 mniej więcej. Coś w tym rodzaju. Oczywiście wymiary mogę zawsze podawać, ale słuchajcie, spodnie są naprawdę śliczne. Nawet jak ja tam je tak trzymam, to widzicie, że wyglądają naprawdę super. Nawet no tak... Jeśli nie pasują idealnie, powiedzmy, do sylwetki, ale tym bardziej będą wyglądać super, jak będą pasować na rozmiar, prawda? Pięknie uszyte. No ten materiał jest zjawiskowy. Nawet jak się tak, patrzcie, tak na niego patrzy po prostu, to już widać tą elegancję i ten właśnie taki szyk w stylu old money. Teraz zobaczycie płaszczyk z bawełny i od razu Wam go przymierzę teraz. Jest śliczny. O, słuchajcie, kremowy płaszcz, to jest taka złamana biel. Jaka to marka? Już patrzymy. Bardzo fajna marka, Cafe. Na mnie za duży płaszcz, bo to jest 40, czyli znowu bardziej coś w stronę L-ki, bo to jak widzicie, to jest jednak taki rozmiar, no, zdecydowanie bardziej na L. Ale jaka super kolor, jest piękny kolor i ta bawełna jest świetna. To jest na pewno 100% bawełna, bo tutaj w ogóle nie ma elastanu ani niczego. No i ma paseczek, więc to jest taki płaszczyk właśnie typowo teraz na wiosnę, nawet na lato, jeśli jest tak chłodniej. No jest śliczny po prostu. Ma kieszenie, jak widać, tylko takie nie jest tu wsuwane, tylko od góry. Naprawdę super, piękny płaszczyk. No i właśnie do takich beży, do kremów takich na wiosnę, jasnych kolorów, do jakiejś sukienki fajnej, wiosennej też będzie super. No, tak, także jest to mniej więcej rozmiar między 38 a 42. Myślę, że na po prostu M-kę z może troszkę większym biustem i na L-kę będzie idealny. No i jak widać jest stan... perfekcyjnie, jakaś nitka mi się przyczepiła z tyłu, sorry, ale to się zdarza. Też Wam już powiem, 100% bawełna, oczywiście. Idziemy dalej. Teraz pokażę Wam, aha, jeszcze jedne spodnie Wam pokażę, bo widzicie, schowały mi się tu i zapomniałam. Też bardzo fajne i też są z bawełny. Fajny wzór taki, trochę właśnie w stylu takim Gucci, Dolce & Gabbana, 100% bawełna. XL, XXL. Ale wiecie co, one są bardzo uniwersalne, są na gumce, więc nawet ja spoko mogę je nosić. Super, bardzo fajna rzecz, patrzcie. Tak się aż rozciągają, bardzo wygodne spodnie, właśnie takie typowo wakacyjno-letnie i te wzory są bardzo ładne.
fajne, takie trochę już bardziej z polotem, jednocześnie takie klasyczny, właśnie ten łańcuchowy wzór. Można dopasować fajną koszulkę, taką w paski do tego, jakimś nawet takim, nawet trochę marynarski mogłaby być stylu. Czy granatowa, czy złota, czy biała też byłaby w porządku na pewno. Kremowa, tak jak u mnie, czemu nie? Super spodnie, na dole ściągacze, taki krój dresowy, ale można spokojnie je wystylizować nawet z super marynarką. Zaraz spróbujemy coś z tym zrobić i Wam tutaj pokażę przebitki. W każdym razie fajna, bardzo fajna rzecz, aż do spokojnie XL-ki nawet. Od S-ki do XL-ki, bardzo uniwersalne spodnie w rozmiarze i naprawdę fajna kolorystyka. Ale mam też sukienki, bardzo fajne sukienki. Jedna sukienka będzie też połączona z płaszczem, więc zacznę od niej. Jest tutaj sukieneczka marki Noah Noah, piękna. Słuchajcie, no to już to jest marka premium, to wiecie pewnie, bo ja już wiele razy o niej mówiłam. No i rzeczy są niesamowicie uszyte. To jest oczywiście bawełna z bawełnianą podszewką, wszystko naturalne, piękny wzór. Ona ma jakby taki niebieski kolor, zgaszony z czarnymi wzorami i one są jakby takie chińskie motywy lekko, ale bardzo subtelne, także w sumie to nie jest takie bardzo oczywiste, że to są jakieś chińskie motywy. No i pięknie zdobiona sukienka, zobaczcie jakie tu ma subtelne, jednocześnie bardzo gustownie zrobione i bardzo elegancko wykonane te motywy. No i jest to sukienka taka bardzo w prostym kroju, także na każdą w zasadzie, może prócz wesela, na każdą okazję, nawet jako biurowa z paskiem mogłaby być. Z tyłu ma takie zmarszczenie, więc ona jakby jest trochę odcinana od góry. W ogóle materiał jest niesamowicie jakościowy. To takie, patrzcie jak to jest pięknie tu zrobione. Taki materiał jeszcze z taką jakby wypukłą fakturą, czego może nie być tak widać, ale to czuć i widać to w zbliżeniu na żywo. No piękna, piękna rzecz. Cudowna sukienka. Oczywiście, że Wam przymierzę tą sukienkę. A tymczasem do żakietu, do płaszczyka, przepraszam. Bo płaszczyk też od Noah Noah, więc to jest komplet. Słuchajcie, udało się kupić komplet. No i to jest coś cudownie wykonanego. Pamiętacie tą koszulę, co ostatnio pokazywałam też w takie śliczne wzory, taka bardzo duża, 2XL chyba, z takimi szerokimi rękawami i ona miała podszewkę identyczną jak ten płaszczyk. Piękna, jakościowa podszewka z wiskozy. Zobaczcie, jak to jest zrobione. Nie, no naprawdę, te rzeczy Noah Noah są tak pięknie wykończone, niesamowicie. Nawet te metki są ładne, to już jest przesada. I skład już Wam mówię. 40% wiskozy, oczywiście podszewka 100% acetat, czyli bawełna z wiskozą jest w składzie. 60% bawełny, 40% wiskozy. No i zobaczcie, jaki piękny taki trochę abstrakcyjno-geometryczny wzór w stylu lat 60., a krój ma taki kimonowy. Piękna rzecz, naprawdę piękna rzecz. Nawet powiem Wam, że chyba do tego to przymierzę, ale przymierzę Wam też w innej stylówce, bo to powinno też być widoczne na jakimś takim neutralnym tle. Patrzcie, jaki śliczny to ma krój i wzór. I to się zapina na jeden guzik tutaj, też bardzo ładny guzik, jakościowy taki, zaraz Wam pokażę, taki jakby oblekany nitkami. Może będzie to tutaj widać. No i ja się tak zachwycam takimi rzeczami, które mają duszę. Zobaczymy do tej sukienki też, może się uda do sukienki. Coś mi się wydaje, że chyba jakaś obsługa hotelowa do mnie przyszła kolejny raz. Dziękuję bardzo. Kawusia. Kawusia, jest fajnie. Dla pani redaktor. Dziękuję bardzo. Proszę. Już właśnie już będę schodzić na kawę, ale jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Jest taki czerwony przycisk, jak trzeba. Tak. Obsługi zawołać, to proszę nacisnąć. Aha, dobra, ciekawe, gdzie ten przycisk? No, słuchajcie, przyszła kawa, bo ja już jestem jeszcze dzisiaj bez kawy, więc to nie jest dobrze. Jest dobrze i zaraz będzie kawa. Pita. Tymczasem ostatnia rzecz dzisiaj, sukienka, no dzisiaj taki krótszy trochę, ale za to jakże luksusowy. Sukienka taka bardziej uniwersalnym rozmiarze, ale raczej do M-ki,
piękna znowu z tego muślinu bawełnianego, to jest H&M, H&M, bawełna oczywiście, regulowane ramionczka posiada, no i to jest typowa rzecz po prostu taka letnia, nawet bez, wiecie, bez biustonosza, czy do jakiegoś właśnie kostiumu białego kąpielowego, czy coś takiego, no przepiękna rzecz, przepiękna rzecz. Ja postaram się po prostu ją tak zmierzyć bez niczego, o, w ten sposób, nie jest jakaś przezroczysta, więc... No i kolorystyka jest po prostu śliczna, jest bardzo subtelna, bardzo, bardzo przyjemna dla oka. No i to jest kwintesencja lata dla mnie. W lecie mogłabym mieć tylko klapki i taką sukienkę i już mogę przeżyć całe lato. Nie wiem jak wy, dajcie znać, jakie macie ulubione stroje na lato, bo ja właśnie luźna sukienka albo taka opływająca sukienka, kostium kąpielowy, klapki i właściwie... Mogłabym przetrwać całe lato w ten sposób. No chyba, żeby zaczęły się burze, no. Jak to w Polsce. Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam się spodobały te rzeczy. Ja jestem zachwycona tym mini haulem, ale naprawdę czasem lepiej mniej, a super, super perełki, super jakości. Piszcie koniecznie, co uważacie. Pozdrawiam Was i życzę Wam popołudnia niedzielnego, bo jest taka piękna pogoda, że warto pójść na spacer. Także... Buziaki dla wszystkich. Kochani, oczywiście, jeśli byście mieli ochotę postawić mi również kawkę, to też link jest w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie. Cześć! Te zawilce mnie powalają, że sobie tak tutaj same z siebie wyrosły, bez proszenia nawet. Miśka, też pokazuję brzuszek. Pokaż brzuszek. Też ma bardzo mięciutki, o. Do 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 do.